Jeszcze raz chciałbym Wam przypomnieć kilka takich uwag na temat miodów, ponieważ nie wszystkie miody mają taką samą wibrację. Ja od Ciebie polecam miód lipowy, miód z kasztana, miód z brzoszu, który jest bardzo zdrowy, wysokowibracyjny, jak również miód z rozmarynu. Ja dodam, że miody trzeba po prostu przetestować, sprawdzić, czy one rzeczywiście są oryginalne, czy one nie zawierają substancji chemicznych. Wówczas po sprawdzeniu takiego miodu możecie po prostu taki miód sobie zakupić. Najlepiej go można sprawdzić radiestezyjnie, wybadać, czy dany miód po prostu nadaje się do spożycia, ponieważ dużo się dzieje na rynku miodów. Niektóre są mieszane, niektóre są przywożone z Chin, niektóre są przywożone z innych krajów. Także, drodzy kochani, musicie dokładnie sprawdzić jakość danego produktu przed zakupem. Tak dla osób, to mówię, które posługują się wahadłem, posługują się różdżką, mogą sobie po prostu taki miód bardzo łatwo przebadać i po prostu sprawdzić, czy on nadaje się po prostu do zakupu. Ja od siebie polecam miód kasztanowy, jest bardzo wysokowibracyjny, jest bardzo zdrowy, miód z rozmarynu, bardzo leczniczy, bardzo zdrowy. Możecie takie miody tutaj zakupić na południu Hiszpanii, Malaga, Grenada, góry Sierra Nevada. Tam po prostu możecie się udać i po prostu sobie takie miody zakupić. To by była taka informacja dla Was, drodzy kochani, że o wysokości energetycznej miodu. Ja dodam jeszcze raz, że miód z rozmarynu, z kasztana to są 3000 bowisów, miód z pomarańczy 10 tysięcy bowisów, potem jest miód z awokado, który również jest wysokowibracyjny, ma 30 tysięcy bowisów, jest bardzo dobry, jest tutaj na południu Hiszpanii, na plaży tropikalnej Grenady. Także ja jeszcze raz Was tutaj serdecznie pozdrawiam z Grenady, zapraszam, jeżeli możecie spędzić wakacje tutaj na południu. No i jeszcze raz polecam odpromiennik mineralny, bardzo zdrowy aronit, no możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Jeszcze i do widzenia.